Za chwilę Piotr Żyła, proszę Państwa. Pierwszy lot, znakomity, 212,5 metra reprezentanta Polski. Czwarte miejsce. Strata do trzeciego miejsca, do Noriaki Kasai po pierwszej rundzie, tylko pół punktu. W tym sezonie jedno zwycięstwo, 3 razy 6 miejsca, Piotr Żyła. Nic złego w powietrzu się nie dzieje, głębokie wychylenie, będzie walczył o odległość, powalczył pięknie, brawo! Brawo Piotrek, 2 znakomite loty naszego reprezentanta. To jest chyba jeszcze lepsza odległość niż ta z pierwszej rundy. Wydaje mi się, że przekroczył rozmiar skoczni. Tak jest. 216,5 metra dalej niż przed momentem Robert Kraniec. Odjęte tylko 1,9 punktów. Od wszystkich sędziów noty po 19 punktów. Brawo, brawo, brawo Piotrek. No więc znakomite 2 skoki Piotra Żyły. 212,5, teraz 216,5 metra. Wydaje mi się, że będzie liderem. Piękne lądowanie, był telemark przy takiej odległości, to jest duża sztuka. Zadowolony Łukasz Kruczek, trudno się dziwić. Będzie na pierwszym miejscu Piotrek. Tak jest, 402,5 punktu. Wyraźna, ponad 6-punktowa przewaga nad Robertem Krańcem. Trzeci Jurij Tepeš, piąty Maciek Kot, ósmy Kamil Stoch. No i pozostała nam czołowa trójka. Noriak